Proszę Państwa, to było dopiero otóż projekt uchwały według druku numer 2 to jest projekt uchwały za ustawę zadań priorytetowych na dwóch. Według projektu uchwały według druku numer 2. Otóż, proszę Państwa, ja powiem o założeniach, które zarząd przyjął, proponując Państwu projekt uchwały. Najpierw o pieniądzach, jest informacja, która pochodzi z biura Rady Miasta Krakowa i Archimii jest taka, iż kwota do podziału należy się przymierzyć do kwoty 530 tysięcy złotych. Oczywiście ostateczna kwota będzie po uchwaleniu budżetu Miasta Krakowa na koniec tego roku. I tak jak było w latach poprzednich, część pieniędzy trzeba było. Tam ją obniżaliśmy, potem podwyższaliśmy, raz żeśmy podwyższali, także też nie wiemy, jaka ta kwota będzie ostatecznie, ale trzeba się do tej kwoty przymierzyć, tej, której mamy. W związku z powyższym, proponując Państwu projekt uchwały, przede wszystkim wzięliśmy jedną rzecz. To jest kwestia utrzymania tych rzeczy, które funkcjonowały w latach poprzednich. Czyli zadanie statutowe Rady Dzielnicy, nie tyle zarządu, co całej Rady, mamy obowiązek kontaktu z mieszkańcami, w związku z tym jest przewidziana kwota na, proszę Państwa, gazetę, to 16 tysięcy złotych. Następnie podobna sytuacja była w sprawie pomocy społecznej. Też patrzyliśmy, jakie były wnioski, jakie były w poprzednich latach kwoty. Następnie, jeśli chodzi o kontynuację zadań, to co chcemy, bo trzeba powiedzieć, że ten rok budżetowy, który będzie rokiem, ten następny rok budżetowy, czyli 2014, będzie rokiem ostatnim tej kadencji. W związku z tym też należy pewne zadania, które kontynuowaliśmy, zakończyć. W związku z tym zaproponowaliśmy wymianę okien 50 tysięcy na szkołę numer 26 i na szkołę 137 tysięcy złotych, to jest 60 tysięcy. Następnie propozycja likwidacja 6 ścianek działek w internacie 20 tysięcy złotych w Wydziału Zamojskiego. Podobnie jest z piknikami, domy kultury w podobnym zakresie. Jeśli chodzi o remonty w domach kultury, no czujemy się odpowiedzialni za ten dom na Sokolskiej, myślę, że to też będzie, już następna kadencja pokaże, na ile będziemy zaangażowani. W każdym razie właściwa siedziba, właściwe warunki, największy obiekt na terenie naszej dzielnicy. Dofinansowujemy, proponujemy, nie dofinansujemy, to proponuje zarząd dofinansowanie tego jak tak poprzednim domu kultury na osiedlu Przewóz i Bibitwy, klubu seniora. Pojawiła się następna, proszę Państwa, kwota przy obchodach stulecia połączenia z Krakowem. Bo uważałem, że jest to na tyle ważna rocznica, która promuje naszą dzielnicę, przypomina i chcemy przy tej okazji dzięki między innymi tym środkom jakby zaszczepić, czy być to zacznę dla tych środków większych, które będą pochodzić z miasta na pewną rewitalizację naszej dzielnicy. Następnie wydawnictwo związane z historią Podgórza. Pomysł jest o wznowienie książki, która była chyba 3 czy 4 kadencje temu, między innymi autorstwa, to jest praca zbiorowa, ale to tak powiem, wyrał pan Jarosław Wójciak, bo jeżeli nawet próbujemy mówić o historii Podgórza, mówić o pewnej tożsamości, o małego krzyżach, to nowe pokolenie musi się z czegoś o tym dowiadywać i chodzi o takie kompensum wiedzy na temat Podgórza w tych małych książeczkach, które nie wiem, czy Państwo, większość z Państwa chyba miała w ręce, a na dzisiaj już nie jest w obiegu, bo to nigdy nie było w handlu, ale jest biblioteka szkolna i biblioteka publiczna. Proszę? Następnie organizacja imprez kulturalnych na terenie dzielnicy. To jest podobnie jak w poprzednim roku, to są te imprezy lokalne na terenie Paszowa, tam dla Parku Bednarskiego do Rzymki. Organizacja Święta Niepodległości. I też chcielibyśmy, żeby to były
jako trzy ważne elementy, dlaczego zrobimy na mniejsze. To jest problem, takie trzy podstawowe filary. Jeden filar to jest Święto Niepodległości, to są obchody Święta Niepodległości 30 października każdego roku w Las Niepodległości. Myślę, poszerzony będzie również od przejścia tej tradycji, która w tym roku będzie wolowana, czyli te obchody jakby zmienią swój charakter tutaj na budynku magistratu. Drugie to jest, bo będziemy jeszcze mieli zadania powierzone z zakresu kultury kilkanaście tysięcy złotych, to jest rękawka. I trzecie to jest taka trzecia impreza, to są jesień podwórska i koncerty podwórskie, które się teraz odbywają, to ta czwarta impreza, która promuje naszą dzielnicę. W małym stopniu dofinansowanie takich rzeczy, które się odbywają na tej naszej dzielnicy, na rynku podwórskim, jak organizacja targów rzeczy wyjątkowych. Ja tylko prezentuję to w dyskusji, oczywiście, zawsze można. Organizacja akcji Zima w Mieście przez Dom Kultury Podgórze, Lato w Mieście, to jest to, co w tym roku funkcjonuje. Organizacja konkursu. I tutaj mamy te konkursy, które prowadzą w większości szkoły. To jest konkurs Wiedza o Podgórzu. Dyktanda podgórskiego, jeżeli chodzi o topograficzne, to jest na terenie całego Podgórza, tym mam na myśli, to jest poza teren naszej dzielnicy, wychodzi sprawa. Rajd podgórski, matematyczny, to już to, co organizują same szkoły. Prosiliśmy szkoły, żeby się zaangażowały w inicjatywę i to jest właśnie wynik, że tak powiem, tej inicjatywy. Te środki nie są duże, aczkolwiek w całości stanowią też znaczną. To są organizacja Święta Szkół, Matematyczny Czar Par, Debata, Dni Sienkiewiczowskie, proszę Państwa, konkurs Wiedzy o Józefie Tischnerze, organizacja konkursu Mądra Głowa Sprawne Dłonie, następnie dofinansowanie chóru szkolnego w czwartym liceum, doposażenie pracowni samorządowej w czwartym liceum. Przypominam, że korzystamy z liceum, jest to takie standardowe liceum w naszej dzielnicy, korzystamy i z chóru, i z wolontariatu przy różnych inicjatywach w naszej dzielnicy. Dofinansowanie kursu pierwszej pomocy, również mamy takie liceum ogólnokształcące, bo przedtem nazwało ekologiczne, nie wiem, czy to funkcjonuje, już chyba nie, na ulicy, na Czaskiego. Nie Czarneckiego, bo na Czarneckiego jest zakład prawny Czaskiego. Liceum numer 26. Tak jest. Teraz dofinansujemy Dnia Rodziny w każdej szkole. W tym roku bardzo fajnie to wyszło. W każdym przedszkolu, przepraszam, po 500 zł. Szkołę muzyczną. Też korzystamy ze szkoły muzycznej. Nie współfinansujemy, natomiast jest tam zapotrzebowanie na zakup nóg do biblioteki, zakup książek do Filii Podgórskich, to jest po 1500 zł, dofinansowanie sprzętu do terapii psychologiczno-pedagogicznej, które korzysta cała nasza dzielnica, to jest poradnia na ulicy Konfederackiej, która obsługuje naszą dzielnicę, zakup stojaków rowerowych dla placówek edukacyjnych. Jest głos praktycznie z każdej placówki szkolnej, przedszkolnej, że brakuje stojaków na rowery przy tych placówkach. Chcieliśmy to kompleksowo załatwić, żeby we wszystkich placówkach pozbierać zapotrzebowanie i zakupić potrzebne stojaki na rowery. Część dyrektorów już ten, że tak powiem, realizuje z własnych środków, ale cały czas jest ten deficyt w poszczególnych placówkach. Należy się cieszyć, że coraz więcej osób korzysta z rowerów, jeżeli chodzi o środek transportu. Finansowanie samochodu dla komisariatu policji, wniosek policji. Dofinansowanie patroli w rodzinach nadliczbowych w oddziale Straży Miejskiej. Zakup materiałów profilaktycznych, breloczków, obrazków dla Straży Miejskiej naszego oddziału. Dofinansowanie bezpieczny domek, zakup drobnego sprzętu gaśniczego dla JRG2. Przypomnę, to jest jednostka ratownicza gaśnicza obsługująca stare podwórze i osiedle Kały, bo to jest taki podział rejonu z siedzibą na ulicy Rzemieślniczej. Natomiast
natomiast dofinansowanie 1, 2, 4 to jest zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania przodu, tylko do wrzucania drzwi, bo to jest takie, taki system, który po prostu przy interwencjach pomocne przy otwieraniu drzwi, żeby je nie niszczyć. I szybciej można wejść, to zadanie zostało zaproponowane przez nas. Pozostała kwota do rozdysponowania. Uważaliśmy, że należy pozostawić tutaj do dyspozycji Szanownej Rady. Pozostała 139 tysięcy złotych. Oczywiście jest to wersja robocza. Tyle, otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie wiem, czy mamy jeszcze czytać poprawki, czy po dyskusji. Chciałem jeszcze przypomnieć jedną rzecz. Przed rozpoczęciem dyskusji sposób głosowania poprawek. Otóż, proszę Państwa, bo tych poprawek jest kilka, no nie kilkanaście, jest kilka. Po konsultacji z biurem, poproszono mnie, żebym powiedział, jaki będzie sposób, dlatego że poprawek jest kilka. Otóż przede wszystkim w pierwszej kolejności głosujemy poprawki najdalej idące. I te, które zmieniają największe finansowe rzeczy. Poprawki, które w późniejszym, następne poprawki, które będą, to nie będą miały źródła finansowania, bo zostaną wyczerpane z poprawek wcześniejszych, nie będą mogły być głosowane, bo nie będą posiadały źródła finansowania. Jeżeli te poprawki będą korzystały z tego samego źródła finansowania, nie można ich poddać do głosowania. Bo Rada wcześniej zagospodarowała te środki. Liczy się poprawki. Panie Basiu, ja nie wiem, na ile są poprawki, bo Panie Basiu, ja nie czytałem te poprawki. Ja tylko mówię o sposobie głosowania. Najważniejsza jest poprawka ostatnia przyjęta, ale nie można poddać pod głosowanie poprawek, które nie będą wcześniejsze wykorzystać i źródła finansowania, jak się przyjmie wcześniejsze poprawki. Jeżeli kwota, która będzie do dysponowania, zakładam, po tamtych poprawkach będzie wpuszczała te poprawki, oczywiście podam je pod głosowanie. Czy do sposobu głosowania są jakieś pytania? Proszę Panie. No i jeszcze w tym sensie wiemy, bo zawsze było oczywiście daleko idąca, natomiast w momencie, kiedy rozumiem, że ktoś zgłosi poprawkę na 100 tysięcy, to jego poprawka pójdzie jako pierwsza i ten, kto złożył za mniejsze pieniądze, będzie kładnie, że... Ale to mogło się być przyjęte. Panie Przewodniczący, dostałem... Nie, ale szacunki... Znaczy, dla mnie ja nie widzę problemu, żeby głosować poprawki według zgłoszenia poprawy i kwoty, na jakie zostały zrobione. Bo ktoś złożył poprawkę, która będzie konsumowała 100 tysięcy, w tym momencie nie poprawki na mniejsze kwoty w ogóle nie ma. Ale warunek jest jeden, że Rada przyjmie tą poprawkę. Panie Przewodniczący, ale jeżeli, ale proszę Państwa, do jakiej sytuacji mogę powiedzieć tak, podejrzewam, że będzie sytuacja taka, że będzie jedna poprawka, która skonsumuje całą rezerwę i inne poprawki nie wyjdą. Proszę Państwa, ja konsultowałem tą sprawę. Mogliśmy dojść wtedy do przekonania następującego. Okej, okay, ale skoro Pan Przewodniczący konsultował tą sprawę, czyli Pan Przewodniczący z góry zakładał, że taka sytuacja może nie, ja zagłożyłem hipotezę, żeby nie było, no, zobowiązano mnie nad jedną rzeczą. Znaczy zobowiązano, poproszono, nie zobowiązano. W związku z tym, że sprawa nie jest w jednolity sposób, znaczy wynika z innych zapisów, ale nie jest wprost podana w statucie, w związku z tym należy powiedzieć o tym wcześniej, przed uchwałą, żeby potem nie powodować niepotrzebnych emocji. W związku z tym, proszę Państwa, mówię o tym. No, dlatego, że ale szkoda, że tą wiedzę, Panie Przewodniczący, nie podzielił się Pan, skoro Pan ją miał, nie podzielił się Pan z radnymi. Ale kiedy miał się powiedzieć? Nie, no, Panie Przewodniczący, obym się nie mylił, ale przypuszczam, że sytuacja jest taka, że będzie jedna duża poprawka, która skonsumuje całą rezerwę i inne poprawki, ponieważ są mniejsze, nie zostaną ale w ogóle nie wiem, obym się mylił. Ale Pana powiedza, a ja nie widziałem tych poprawek. Także nie wiem. Ja powiem tylko jedno. Moglibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, że wcześniej przyjęta poprawka, a czy później przyjęta poprawka, mi wolowałoby wcześniej przyjęta przed radą poprawkę. Co już byłoby w ogóle kuriozum sprawy, żebyśmy pierwszą poprawką niwelowali drugą poprawkę. Jak mogę podać pod głosowanie czegoś, co teoretycznie można wcześniej... Panie Przewodniczący, sprawa jest prosta.
Są zgłoszone poprawki w sposób literalny, bo wpływają do komisji. Zawsze było do pani właśnie, tak? No pani, zawsze było mówione tak, że poprawki, które są pierwsze. I teraz tak, jeżeli poprawka... Ale przepraszam, ale przepraszam. Ale nie jest prawda, proszę nie brnąć w tej nieprawdzie. Ale ja rozumiem, że pani zna się najlepiej na wszystkim, tylko mówię. Na wszystkim się pani zna najlepiej. Panie przewodniczący, zakładajmy. Składam poprawkę, bo taką poprawkę złożyłem na 30 tysięcy. Na 30 tysięcy, wprowadzenie nowego zadania na 30 tysięcy. I napisałem, że idzie pieniądze i z rezerwy. Poprawka jest przyjęta, od razu jest napisane zmniejszenie rezerwy o 30 tysięcy. Czyli rezerwa jest mniejsza. Wchodzi następna poprawka, która była po mnie i też zmniejsza. I w momencie, kiedy wyczerpania jest koniec. Oczywiście pan przewodniczący może odczytać wszystkie poprawki, odczytać wszystkie poprawki wcześniej, tylko panie przewodniczący, w momencie, jeżeli pierwsza będzie poprawka, która będzie miała największą kwotę, to gdybym ja wiedział, że będzie największą kwotę, to ja bym rozpisał największą kwotę. Ale proszę powiedzieć, ja nie wiem, jakie są poprawki. Nie numerowaliśmy przyjęcia, bo państwo dawaliście... Ale wiemy, w jakiej kolejności poprawki weszły. Natomiast panie przewodniczący, skoro pan zasięgał taką informację i prosił pan o wykładnię, dzisiaj prosiłem panią Basię, to znaczy, że to czemuś miało służyć. No nie ma rzeczy, które się Poczekamy na głosowanie. Powiem tak. No. Poczekamy na głosowanie. Skąd kolega czerpie tą wiedzę? Jakie informacja, ale nie wiem jakiego, chyba swojego. Natomiast dzisiaj telefonicznie, bo dzisiaj miałem zajęcia, poprosiłem panią Basię nawet koło godziny 14, nie pani Basiu. I nie rozmawialiśmy na ten temat, żeby była jasność nawet wczoraj na zarządzie. Mówię, bo nie chciałbym mieć sytuacji, kiedy będą poprawki, będzie właśnie ta dyskusja. Chcę się dowiedzieć, żeby nie było potem zarzutu, czy w sposób formalny, czy nieformalny, bo, żeby było rzucone. Informacja, bo pani właśnie się dowiedziała do prawnika. Głosujemy po kolei poprawki najdalej idące, bo to są poprawki finansowe. I tak jak jest w Radzie Miasta, czyli najdalej idące poprawki. Do wyczerpania środków. Dziękuję. Ale proszę Państwa, to zawsze poprawka, która wpłynęła z Komisji Edukacji wczorajsza, może być nie głosowana w ogóle? Bo ja złożyłam wczoraj poprawkę. Ale nie ma znaczenia, kiedy Komisja Edukacji. Komisji Edukacji. Jako się... komisji, prawda? Pani Basia rozmawiała z prawnikiem. Proszę. Ale głosujmy. No. Jeżeli nie ma poprawek, które by... Ale jest poprawka finansowa również, Basia. Jest poprawka, ja nie czytałem tego. Oprócz czerwonej, czy jest poprawka finansowa? Proszę Państwa, otwieram dyskusję, czy odczytać poprawki, żeby otworzyć potem dyskusję? No dobrze, ale w dyskusji mogą być jeszcze poprawki. Oczywiście, że można, proszę Państwa. Przecież myśmy, to jest początek dyskusji, możemy złożyć jeszcze, może ktoś wycofać poprawkę, zmienić tą poprawkę, dołożyć poprawkę. Jesteśmy w trakcie dyskusji. Proszę Państwa. O, tu jest akurat dzisiaj pierwszą poprawkę Komisji Edukacji. Organizacja Święta Szkoły dopisać 1000 zł. Nie, to jest uszczegółowienie tylko. Chodzi o to, że zadania, które były nie miały pisane. Tak, jest uszczegółowienie zadania. To jest 1000 zł, czyli tu nie powoduje skutków, przepraszam, brakowałem tego słowa. Konkurs matyczny dopisać 2200 zł, organizacja 800 zł nagrody, to jest uszczegółowienie. Panie Borku, spokojnie, no jeszcze nie głosujemy, na razie oczekujemy poprawki. Zadanie 27, organizacja konkursu Mądra Głowa Sprawne Dłonie, dopisać organizacja 350, nagrody 650, czyli to jest uszczegółowienie. I zadanie numer 30, dofinansowanie konkursów i ufundowanie nagród dla uczniów 4 LO dopisać nagrody 2000 zł. Czy jest uszczegółowienie, tu jest poprawka komisji. To jest... Ale spokojnie, jak chwilę będą najdalej idące, będziemy głosować. Ja oczekuję, proszę Państwa, po kolei, jak tu mam poprawkę. Potem, proszę Państwa, jest poprawka Komisji Edukacji, druga, czyli to była poprawka numer 1, tu będzie poprawka numer 2. Zadania, liczba LP3, jakbyśmy mówili... Liczba porządkowa 3. O, nie, bo ja chciałem powiedzieć, że
Roczne dofinansowanie remontu szkół. Tak jest, Pani Basiu, tak jest. Przeczytam. Dofinansowanie remontu szkół i przedszkoli. 3.1. Szkoła podstawowa numer 26. Miejsce kwoty 50 tysięcy. 60. Pani Basiu, ja czytam poprawkę. Mogę? Mogę? Prosiłbym, że przeczytam potem, najpierw przeczytam potem pytanie. Czytam poprawkę. W miejsce kwoty 50 tysięcy złotych, czyli mamy 3.1 SP26 wymiana 50 tysięcy, wprowadzić kwotę 80 tysięcy. Czyli zwiększenie jest o 30 tysięcy złotych. W rezerwie w miejsce kwoty 139 tysięcy, wprowadzić kwotę 109 tysięcy. A mogę powiedzieć coś do tego? Proszę. Dlaczego myśmy tak podjęli poprawkę? Ponieważ Szkoła 26 wystosowała do nas pismo, w którym wyliczyli na dzień dzisiejszy, ile by kosztowało, całkowite założenie nowych okien. I to było 110 tysięcy. Więc dlatego dołożyliśmy te 30 tysięcy. Proszę Państwa, następne poprawki. Poprawka pana Jacka Bednarza do projektu uchwały. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą zagospodarowanie terenu zalewu Bagry w zieleń od strony ulicy Bagrowej. Kwota 30 tysięcy złotych. Zmniejszyć kwotę o 30 tysięcy. Rozmierzać z rezerwy. Z rezerwy, dobra. A, bo nie wiem, dobra. Czyli napiszę już. 30. Przepraszam, że piszę na dole, jakie są konsekwencje. Pani Basiu, ale będziemy dyskutować zaraz na poprawki. Ja tylko odczytuję poprawki, bo otworzymy zaraz dyskusję. Poprawka numer 3. Poprawka pani Anny Siwek. Proszę. Załączeniu do druku wnoszę o wprowadzenie zadania w pewnościach załączniku zagospodarowanie terenu zielonego parku, rejonu ulicy Kaczej Chodzi za górką saneczkową na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z MPZ-em. MPZP, tak? Chodzi o miejsce prawie. 30 tysięcy złotych. Ta sama to jest w innym rejonie. Ja się sugerowałam tym, że tam mamy już plan zagospodarowania. Nie, czyli to nie jest ta sama poprawka? Nie. Znaczy ta, tego samego nie, ten rejon. Tu od Bagrowej nie ma planu. Aha, bo tu jest od strony Bagrowej, a tak, tu jest, tak. On jest z jednej i drugiej strony. Proszę? Dzisiaj rozmawiałam z Kioszkiem na ten temat. Plan jest do przyszłej drogi Bagrowej. Plan jest do pytu. W sumie 60 było. Czyli nie dotyczy tego samego. Nie, to jest różne rzeczy. Dobrze, konsekwencja jest w tej Moment, tu już jeszcze po kolei jest. Poprawka do projektu uchwały zarządu, to jest poprawka tutaj grupy radnych. Rozpoznaję podpis pani Spender, pani Markiewicza. Pana, przepraszam. Pan, mówię, pani Spender, widzę, tak? Pan Markiewicz, pan Białek, tak ja to. I tutaj pani Kutkowska. Cztery podpisy. Ale już będę czytał, no mówię, czy ja poprawka. W załączniku numer 1 uchwały wprowadzenia są wniosowania. W pozycji numer 1 dopisać punkt 1.3 dopisać 1.3 wydawnictwo na kwotę 7 tysięcy złotych. Ale będziemy się pytać zaraz, Pani Prosiu. W pozycji numer 2 dopisać punkt 2.3 zakup węgla na kwotę 10 tysięcy złotych. Czyli ta pomoc społeczna. W pozycji numer 9 zwiększyć o 20 tysięcy złotych. A co to jest pozycja numer 9? Obchody stulecia. Zwiększyć o 20 tysięcy, czyli byłaby ta kwota, kwota ogólna zadania wynosi będzie 60 tysięcy. W pozycji numer 37 dopisać punkt 37.1. 37.1 dofinansowanie patroli policyjnych w godzinach nadliczbowych ta piątka policji w wysokości pani Basiu powodu 5 tysięcy złotych. Ogólne
Pozycja numer 37, to jest punkt numer 37. A policja, tak? Policja, tak. Jaka kwota? O 5000 zł zwiększenie na... Zacznę się bawić w ogóle. Znaczy, to i tak formalnie... Proszę Państwa, dopisać punkt 37.1, czytam, pozycji 37, dopisać punkt 37.1 do finansowania patroli pozycji na liczbowy 5 komisariat w wysokości 5000 zł. Kwota ogólna będzie wtedy wynosić 20000 zł. Tu jest dobrze. Znaczy, formalnie. Pozycja numer 40 zwiększa się o kwotę 2000 zł. Ogólna kwota będzie wynosić 10. Powiem, dofinansowanie projektu Bezpieczny Domek i zakup drobnego sprzętu, bo było 8 tysięcy, żeby, nie wiem, rozumiem, że autorzy chcieli, żeby po 10 tysięcy było na każdą jednostkę. W pozycji numer 41 zwiększa się o kwotę 2000 zł. Było 10, 11, 15. 41 zakup sprzęta JTG do wysokości 12 tysięcy zł. Czyli to jest dla JRG 4 i w pozycji 42 uporządkowanie drzewostanu, czyli dopisuje się pozycję 42, bo nie ma takiej pozycji, uporządkowanie drzewostanu od zbocza wzgórza Lasody do ulicy Rękawka, kwota 60 tysięcy zł. Daj to, proszę Państwa, tutaj jest obejście. Ja czytałem, czworo rad. Pani Smender, pan Markiewicz, pan Rybiałek i pani Piekowski podpisali się. 60 tysięcy złotych, daje to suma rozdysponowanych wynosić będzie, to musimy przeliczyć, bo to Państwu piszą 49 tysięcy 500, rezerwa będzie wynosić 33 tysiące 500, jeżeli by weszła ta poprawka. To była poprawka numer 5. I proszę Państwa, poprawka numer 6 złożył teraz pan Adam Brona. Dopisa zadanie organizacja trzeciego charytatywnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na Olimpii Przylipskiej na kwotę 3000 zł z rezerwy. Kto byłby realizator tego, panie radny? To pani dyrektor Czechy, szkoła. Niech pan dopisze przez, no bo może być, no do kultury, może być ZIS, może być potrafią zrobić. Przez kogo? Nie, S.O. Nie, ale nie. Organizator organizowanego przez S.O.S.W. Jest? Proszę Państwa, to jest dyskusja, rozumiem, że się mogą pojawić jeszcze poprawki. Mogę ktoś dopisać, wycofać. Póki jeszcze ta dyskusja, to możemy zrobić wszystko. Proszę Państwa, ale przecież ja odczytałem dopiero, proszę Państwa, skomentowałem krótko, jaki był projekt zarządu. Zebraliśmy wnioski z placówek, ze szkół. Pozostawiliśmy te 100 nierozdysponowane do Państwa. I tyle. Odczytałem Państwu poprawki. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Kto z Państwa się zgłasza do dyskusji? Pani Basia, proszę bardzo. Tak, odnośnie pozycji 42, uporządkowanie ręka, znaczy się dzieli od strony ręka. Uważam, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dlaczego? Dlatego, że tam są odnoszę same... Odnoszę się Pani do poprawki. Proszę, tak, odnoszę się do... bo to jest nowa pozycja. Tam są samosiedki i to jest po prostu perpetuum mobile. Jeżeli my raz damy, to za rok, dwa będzie to samo. Ja bym była, po pierwsze, że CIPiT zupełnie nie wywiązuje się z ich podstawowych obowiązków utrzymywania zieleni. A szczególnie w tym roku, nie tylko, że ukazują się artykuły w prasie, ale ludzie, mieszkańcy są wściekli. To, co się dzieje w Krakowie. Ja już nie mówię, że dopiero w lipcu CIPiT kosi w rynku, gdzie rynek
jest listem reprezentacyjnym dla Podgórza i chodzą turyści, jest mnożony obcokrajowców i widzą te pokrzywy, te pomidory w tych wazonach. No skandaliczne, proszę Państwa. Nie mówię o Parku Bernarskiego, to woła o Polskę do nieba. Kosze na śmieci nie można ustalić ani z innym, ani z NPO, kto ma te kosze czy plac placowy wyrzucić. Pani gorąca prośba, żeby się odnieść do tych punktów. Proszę Pana, ja bardzo Pana przepraszam, to jest problem tak nadmiarowy, że mnie Pan nie ogranicza w czasie, bo tutaj się na każdej sesji tokuje i kółko Macinu to samo mówi i nikogo nie ogranicza. Natomiast wykroć ja zabieram głos bardzo za to, to mi Pan ogranicza. Pani Basiu, nie ogranicza Pani w żaden sposób, tylko mam gorącą prośbę. Dyskutujemy na temat priorytetów na 2017 rok. Tak, tak. Ja bym prosił tylko, bo oczywiście jest problem utrzymania zieleni, śmieci, ale nie jesteśmy w tym punkcie. Jesteśmy dokładnie w tym punkcie, bo wyręczamy ZIKIT przeznaczając 60 tysięcy złotych na utrzymanie zieleni. To jest wsim obowiązkiem, proszę Pana. Ale my każde zadanie, które robimy, tak robimy. Bo ktoś za to i tak my... Nie, proszę Pana, to nie jest prawda, że każde zadanie, bo to są rzeczy wynikające, że tak powiem, z wniosków czy szkół, czy przedszkoli, czy powiedzmy dofinansowanie, ale nie można wyręczać z ich podstawowych, elementarnych zadań, przeznaczając 60 tysięcy złotych. Uważam, że powinien ten punkt być skreślony. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do osób, które wprowadzały zadanie wydawnictwa związane z historią Wojciecha. Czy to będzie kolejna taka książka, jak ostatnio było, czy my się powtarzamy, czy to będzie znowu jakieś coś innego? Ja mówię na ten temat. Przepraszam. Mówię na ten temat, bo przy tym się akurat pochyliłem, tak. Dlatego że tak naprawdę kilkanaście lat temu pojawiło się wydawnictwo, które było kompensum wiedzy na temat podgórz. Z tego wydawnictwa korzystają w większości biblioteki szkolne. I na dzisiaj można lubić Pana Żuciaka albo go nie lubić. Na pewno jest, ale trzeba jedno mu oddać, że jest zaangażowany w życie podgórza. Ma wiedzę w tej sprawie. I tym bardziej, że to wydawnictwo nie było wydawnictwem pana, samego pana Jarosława, tylko było między innymi dużo materiału było z innych, ściągnięte z innych wydawnictw, między innymi nieżyjącego profesora Bogdanowskiego. Tak. Nie, ale tak, były o tej książce, którą pan, że tak powiem, recenzował na tak wstępie. Jest, tak jest. Między innymi, proszę Państwa, proszę Państwa, odbyło... ja uważam, że nie powinno się tyle razy powielać. Ale raz myśmy nie powielali. Ale to jest stare wydanie. On się odnosi, rzeczywiście tam jest dużo zawartych historii, ale wydaje mi się, że jeżeli taka rzecz idzie do tych bibliotek szkolnych, to powinna być zupełnie inaczej opracowana. Ale proszę Państwa, ja nie mówię, ja nie, mówię przykład... Są ludzie, przepraszam, na ostatnim otwarciu dla pisy porucznika stawarza upamiętniające powiedzmy ten był profesor, tylko nie mogę nazwać, ale chyba bardzo o ogromnej wiedzy jak chodzi o zakres historii Podgórza i wydaje mi się, że powinien to dostać ktoś zlecić. My nie piszemy w uchwale, czy to ma być pani Jarosław Żółciak, pan profesor Nowak, profesor Bogdanowski, nie, ale ja mówię przykład, że ma to opis, proszę Państwa, między innymi, jeśli nie znajdziemy napisanie książki i zebranie materiałów, to jest dość duży okres czasu. Jeśli nam chodzi o to, żeby to wydawnictwo było, z jednej strony nie było wydawnictwem naukowym, tylko było kompensu wiedzy i popularyzatorskie w stosunku, jeżeli mówię nie, i o historii,
i mówienie o całej naszej dzielnicy, pokazując przede wszystkim historię, bo tam się zaczyna, że tak powiem, od i ukształtowanie terenu i od ważnych elementów i dziejów, które przechodziło do góry. Ale te zaszyciki są naprawdę tematyczne i mówią w sposób szczegółowy na rzeczy. Ale proszę Państwa, mi chodzi o samą ideę. Co do, jeżeli Rada w swojej zbiorowej mądrości podejmie uchwałę o tym, żeby przeznaczyć środki na wydawnictwo w Rokburzu, to wtedy się będziemy szukać takiego rozwiązania, które po pierwsze będzie realne w czasie, a po drugie będzie jak najlepszym, jak najlepszy będzie możliwość przekazania wiedzy w tej sprawie. Ja ten przykład wydawnictwa, które były 3 czy 4 kadencje temu, które do tej pory funkcjonuje. Przepraszam, nie, panie przewodniczący. To wydawnictwo było popełnione na 90-lecie połączenia. Tak, na 90-lecie połączenia. Krakowa z Podgórze. W związku z czym odbyło się to 10 lat temu. No, w przyszłym roku mamy 10-lecie. Stronę, przepraszam. Króciutko mogę Państwu powiedzieć, że książka ta została zrecenzowana dotychczas przez wszystkich, że tak powiem, historyków, jako bardzo dobry materiał. Jest ona powieloną, oczywiście treść tej książki, którą napisał oczywiście pan Żółciak, jest powielona w bardzo poważnym wydawnictwie, które prowadzi pan profesor z panu, chciałem sobie przypomnieć, profesor jedna z podstawowych w ogóle lektur dla Krakowa, więc gdyby tak było, pani Barbaro, że ona zawiera jakieś tam nieważne wątki, nie jeszcze jest daleko poważniejsi, przepraszam, ale ja bym nie nie chciałbym, żeby dyskusja szła w kierunku wyboru na ani nazwy, ani treści, na dzisiaj, ani pozycji. Chciałbym tylko powiedzieć, że są to środki przewidziane na wydawnictwo na temat Podgórza. Jesteśmy przed dyskusją, jak się pojawią środki, będziemy dyskutować, jak się w sprawie rozwoju. Pani Anicja. Następne pytanie. Proszę. Chodzi o dwa zadania. Organizacja Zimy w mieście i Lato w mieście. W zeszłym roku wakacje miałam sygnały. Wakacje, po wakacjach były panie, które pracują, dwoje rodziców i w momencie, kiedy zgłaszały się do szkoły, ja zresztą sygnalizowałam, chciałam jakoś to dowiedzieć się, no nie za bardzo się dowiedziałam, że podeszną dzieci do szkoły czy gdzieś tam do Domu Kultury i mówiono im, że jest ograniczona ilość miejsc, ponieważ nikt nie płaci im za to. Proszę mi powiedzieć, jak jest weryfikowana, jak są weryfikowane dzieci, które mogą być w danym momencie w danym Domu Kultury, no bo przypuszczam, są wakacje, znowu dzieci są. Czy ktoś w ogóle, dając pieniądze, pilnuje to, że te dzieci naprawdę biedne idą do, gdzie rodzice obydwoje pracują, idą na tą opiekę, do tego Domu Kultury, czy gdzieś jakiegoś ogniska, czy gdzieś, gdzie jakoś to finansowe, czy po prostu my dajemy, nic nas nie interesuje i głodo sobie patrzymy. Ja odpowiem bardzo krótko, na tyle, na ile wiem. Otóż w czasie zimy Dom Kultury w Podgórze i Domy Kultury na Rybnikach i na Przewozie organizują zimne miejsce. To sama sytuacja jest lepsza. Natomiast innym tematem jest dofinansowanie wyjazdu, które jest przez MOC. Czyli rozumie, że ktoś, jeśli korzysta z pomocy MOC-u, to wtedy jest na tyle rozpoznanie środowiska. I tak było przez ileś lat do tyłu. I rozumiem, że w tym roku jest tak samo z tym MOC-em. Jest. I te dzieci są przez MOP wskazywane z tych rodzin, które są o tych, które są zgłoszone. Czyli zakładam, że ta oferta jest niezwrócona dla
dzieci, osób, które dwoje pracują, tylko te, które osoby jakoś są w trudnej sytuacji finansowej, korzystają z pomocy MOPS-u. No bo rozumiem, że inaczej MOPS nie mają. A do domów kultury dzieci przychodzą, przepraszam, do domów kultury dzieci przychodzą na zajęcie. I podobna sytuacja jest teraz w szkołach. Z tego co wiem, to oprócz tego naszego dofinansowania skorzystała szkoła, najpierw było, że po czasie, potem jednak okazało się, że skorzystała szkoła numer, zespół szkolno-przeszkolny numer 1 na ulicy Myśliwskiej i korzysta, i mogą dzieci korzystać w czasie wakacji z takiej oferty, ale muszą przyjść. Ale one są ograniczone. Ograniczone. Właśnie teraz dziewczynek na Myśliwskiej nie został przyjęte dwójka dzieci. Zapisać. I oto, że wchodzą do tej szkoły, dzieci na nie. Ja rozumiem, że szkoły ograniczają, domy kultury nie ograniczają. Wręcz nie wiem, czy to było prawda, ale przekazano mi, że słyszałam, że nie wtedy, bo to jest dopiero początek. No właśnie. Nie wiem, poprzednio. I się pytam, jak nie będzie ograniczany. To będzie na jak się coś. Nikomu żeśmy nic nie odebrali. Była możliwość ewentualnie wprowadzić nowe zadania, bo zarząd był na tyle, można powiedzieć, szczodry, że zostały taką niezbędną postawą. Szanowni Państwo, konsekwentnie nie nas czterech, bo rozmawialiśmy wśród radnych, co można było poprawić, z czym się zgadzamy, z czym się zgadzamy. Żadnego zadania z projektu zarządu żeśmy nie wyszli. Wprowadziliśmy zadania, bo mieliśmy takie możliwości i takie te. Ja powiem Państwu jedną rzecz. Możemy się zgadzać z niektórymi zadaniami, nie zgadzać. Głosowanie na tej sali powie, czy ta poprawka na przykład, którą myśmy złożyli, zasadna czy nie, bo przecież jest demokracja i każdy radny ma prawo w głosowaniu powiedzieć tak albo nie. I to chciałem powiedzieć, bo zachowaliśmy rygory, nie rozpłynęliśmy do końca, nie daliśmy więcej niż było przewidziane do podziału. Według naszej poprawki została tam kwota w rezerwie 33 500 zł. I tyle mam do powiedzenia i na temat tej poprawki już więcej nie będę mówił, bo szkoda czasu. Dobrze, następna pani. Tam chodzi do punktu pierwszego, komunikacja z mieszkańcami. I komisja wprowadzi, znaczy radni wprowadzili punkt 1.3 wykonanie materiałów promocyjnych Rady 9.13, bo nie było tego punktu, a w ubiegłym roku było. Chodziło nam konkretnie o wydanie takiej broszurki na temat kapliczek i krzyży na terenie 9.13. Jest to po 7 miesięcy, jest to bardzo ładna. Bardzo ładne wydanie, jest naszych kapliczek, jest około 30, bo myśmy w poprzedniej kadencji z panią Iwoną jeździły po całej dzielnicy i robiliśmy zdjęcia. I coś takowego byśmy chciały, żeby się ukazało. Byłoby to jakby zakończenie też tego i stulecia połączenia podwórza z Krakowem i jako dodatkowy element promujący dzielnicę. Pan Adam, ja bym prosił o uszczegółowienie tego poprawcy. Proszę, jest to wykonanie na wywiad promocyjny. Na razie. Pan Adam, ja bym chciał zauważyć, że w tej poprawce znalazły się rzeczy, w tej poprawce znalazły się rzeczy, które są ok do przyjęcia, ale są też rzeczy, które nie są do przyjęcia i teraz jest problem. Panie radny, to jest pana zdanie subiektywne, które się panu nie podają, nie podobają. Niech pan mówi. Ale to jest tylko w pana zdanie subiektywne. To większość na raz. Zdanie nie tyle subiektywne, co pani zdanie pana radny. Pani radna chciała dokończyć, potem ale... Bo to było odnośnie tej broszurki. Natomiast jest jeszcze jeden punkt. Komplet wiedzy o podwórzu. I w ramach właśnie obchodu stulecia połączenia podwórza z Krakowem chcieliśmy na taką skalę dużą, ogólnokrakowską, zorganizować konkurs przy udziale kuratorium
wszystkich szkół krakowskich na temat wiedzy o pomocy. Co zaproponowaliście jakąś kwotę do tego? Tak, 20 tysięcy. A to jest 20 tysięcy w obwodach do tego się. Czy to będzie połączone z tym konkursem, który mamy, czy będziemy robić równolegle? Nie, to będzie dodatkowy konkurs, bo to będzie dalszy. No nie wiem, może tutaj połączyć. No ale to jest wyczerpanie, nie robić w jeden czas. Żeby tak, bo to będzie dalszy. Jeśli mogę wystąpić, jeśli miał to być konkurs na skalę ogólną krakowską. To nie może być połączony z konkursem wiedzy o Podgórzu dla naszych dzieci, tylko może ufundowanie nagrody dla szkół w Podgórzu, znaczy w całym Krakowie. Nasze dzieci przede wszystkim będą brały w tym. Może, no to nie wiem, czy to... Może, nie wiem, czy to sami popierać. Nie, to jest koniec na znak. Największa waga. Proszę Państwa, ja to też nie... Nie wiem, to wymaga dyskusji. I jeszcze uporządkowanie drzewo stanu na odcinku, tam było zmienione troszeczkę, Fortu Benedykta, Kościółek Benedykta w kierunku ulicy Rembrandta. Już to od paru lat przymierzaliśmy się do czegoś takiego, żeby wyeksponować te obiekty w górze. Nawet była mowa o iluminacji kościółka świętego Benedykta. I chcielibyśmy na też na zakończenie jakiejś kadencji w stulecie uwiecznić to, też wyczyścić ten teren i później już dbać o to, żeby nie dopuszczać do samu siebie. Sukcesywnie, żeby już wtedy Zibi pilnował tego, żeby ten odcinek musić już tak uważać. No Pani Basiu, ja się o tym nie stara, to się nie będzie tego. Proszę Pana, co to jest staranie, to jeszcze nie jest teraz tam. Udzielam głos. Bo trzy projekty były do Walku Bernackiego i co z tego wynikło? Jak? I wydaje się pieniądze na projekty po 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych, które idą na półkę albo do kosza. Natomiast nie ma pieniędzy na pozamiatanie alejek, na usunięcie suszu, na zadbanie o ziemię. A tam nic nie potrzeba robić, bo to jest jeden z najpiękniejszych ukształtowanych w sposób naturalny parków. Tylko zadbać, wie Pani, zadbać. Żeby były łapki całe, kosze, przyzwoite lampy, proszę się przejść, chyba 20 lat nie są myli. A my będziemy wydawać setki tysięcy złotych na projekt. Bo pojęte, to są pieniądze podatników. Proszę. Ale Pani Basiu, Pani mówi teraz o pieniądzach, które daje SKOS na parę. Dobrze, ale to są tak samo pieniądze społeczne. Czy ktoś w tej Radzie jest do Radzie SKOS-u? Chyba nie. No co mam powiedzieć? A nie, co chciałbym Pani, żeby wystąpił jako przewodniczący Rady w imieniu Rady, żeby nie wydawać pieniędzy na remont, na nie, proszę Pana, tylko Ziki, Pan nie chce przekręcić nazwiska, jej kompletnie nie chce powiedzieć brzydko, jemu ta sprawa ten... Znaczy Pan ma... zaprosić, powiedzieć mu Pani. Proszę Państwa, ja nie chcę odnosić się do treści poprawki, natomiast mam tutaj tej dużej, która jest zgłoszona. Natomiast mam pytanie takie. Co spowodowało to, że Państwo z trzech komisji stworzyli jedną poprawkę, a mieliście spotkania komisji i nie stworzyliście poprawek z komisji? Bo widzisz w protokołach, że macie napisane swoje projekty. Komisja Praworządności ma wpisane pewne zmiany, komisja promocji też ma, a tworzycie jedną poprawkę, która powoduje tym, że nie wiadomo jak głosować, bo będę jak Pan Adam, do części mówię świetnie, do innych mówię nie bardzo, do innych mówię w ogóle nie. I nie wiem jak mam głosować nad tą poprawką. I to jest trochę takie, no, połączyliście trzy komisje w jednym. Nie wiem w jakim celu, natomiast nie do Ciebie wytrwa do tym, więc po prostu może nie odpowiadać. Więc jaki był powód tego, że zrobiliście taką jedną wielką poprawkę, a nie zrobiliście poprawę z poszczególnych komisji, które może jakby wszystkie nie zrozumieć. Ale nie musicie się na to po prostu poprawić. Ja słyszałam, napisała swoim protokolu, swoim zarządem, nic nie poprawił. No to po prostu grupa radnych. Ale poprawki nie zrobiliście z poprawki. Napisaliśmy do Państwa, proszę, po tym wniosek, że zarządem. Czy masz na zgłaszanie się zabrać głos, czy co to ma? Zabrać głos? Nie. Pan Dole. Pan Zarzut, na tym zarzutach. Ja głos zarzut. Proszę Państwa, ale nie, to chwileczkę.
Proszę nie zmieniać tego, co ja się po prostu zapytałam. Żadnych zarzutów nie stwarzam, ani nie stwarzam żadnych. Pani co spowodowało? Co spowodowało? To jest składa, że żadni burmistrz 13 radni są nieraz przyczynami w Komisji Praworządności, w Komisji Promocji, w Komisji Sportu. Proszę panią, nie robiliśmy żadnych tajemnic i między sobą żeśmy rozmawiali, jakbyśmy chcieli ten budżet zapełnić. Urodziło się to, co się urodziło. Przeradziliśmy to na papier. Czy pani uważa, pani przewodnicząca, że to jest źle? Nie uważam, tylko Ja wnioskuję o wystąpienie do biura prawnego, czy wolno przyjmować pan blok. Proszę pana, to było informacja, którą pan przewodniczący powiedział. Proszę państwa, muszę tutaj zaprotestować, że po to było wystąpienie. Wystąpienie moje było wyłącznie po to, żeby nie popełnić formalnego błędu, żeby potem nie zakwestionowano sposobu głosowania, tak jak już to było w poprzednich, czy ma być przy kolejności zgłoszeń najdalej idące. Co chwileczkę jest inna interpretacja, w związku z tym nie osobiście wystąpiłem przez panią Basię jako pracownika urzędu, żeby się skonsultowała jeszcze raz z prawnikiem, czy sposób, który robiliśmy, czyli najdalej idące, czy coś w tej kwestii jest innego. Przedstawiłem tu państwu przegłosowanie, nie po informację, która ani nie jest, nikt jeszcze nie rozpatruje poprawek. Jak ktoś chciałby przemodelować poprawkę, zmienić ją, ma w każdej chwili. Robienie z tego powodu jakiegokolwiek zarzutu, albo mówienie, że to było jakieś coś, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale sam uczulałem przewodniczącego, mili państwo, sam uczulałem już, nie wiem, 3 tygodnie, 4 tygodnie. Wczoraj jeszcze na zarządzie na Benzema rozmawialiśmy i mówię, dowiemy się z biura prawnego. Proszę, ja mam takie pytanie. Proszę. Szczerze chcę wierzyć w to, co pan mówi. Powiem tak. Szczerze chcę wierzyć. Ale przed tym, co zostało pokazane, czego się spodziewa, jednak sprawdziło się to, co powiedziałem. Ja naprawdę pamiętam, panie przewodniczący, i pan też dobrze pamięta. I myślę, że otwieramy nowy rozdział i wcale bym się nie zdziwił. Bo ja już dobrze pamiętam, jak później grupy radnych, właśnie tak jak dzisiaj duża jedna poprawka grupy radnych z różnych komisji, a to co pan Jana mówi, że nie były wzięte poprawki, nie idą poprawki formalnie, tak jak daje Komisja Edukacji, tylko wszystkie komisje jedną dużą poprawką jako grupa radnych i może to oczywiście zrobić. Ja pamiętam, panie przewodniczący, takie czasy, myślę, że pan też pamięta i obawiam się, że pewnie pójdziemy w tym kierunku, że niedługo się okaże, że zadania powierzone, inwestycyjne, wszystkie będą zgłaszane jako poprawka grupy radnych i to zostanie przegłosowane. Nawet powiem szczerze, nie chcę dyskutować na temat tego budżetu i rozmawiać, bo proszę państwa, pytania mam. Projekty zarządu bez opinii komisji. Ale pani Basiu, to trzeba, takie mówienie trzeba podeprzeć jakimiś faktami. Otóż ja rozumiem, znaczy tak, proszę państwa, wszystko to jest. Radni mogą składać. Z formalnego punktu widzenia nie ma w tym nic. Znaczy z formalnego punktu widzenia jest wszystko dobrze. No dobra. I powiem tak, czy moją rolą jako przewodniczącego, tylko pytanie jest, czy to jest w porządku. Czy pan radny sugeruje, że ja w tym byłem stymulatorem tych poprawek? Przecież jaki był problem dać to przez zarząd wprowadzić te poprawki? Proszę państwa, idea była taka, zostawiamy kwotę, na którą mamy pomysł, ale chcieliśmy zostawić, żeby nie było, bo nie było poprawek, daliśmy do komisji. Panie przewodniczący, nie wiedział pan o tej poprawce? Nie. No to proszę mi powiedzieć, dlaczego pan wyjaśniał w momencie, kiedy zostało zapytane o 20 tysięcy na konkurs, to pan zaczął wyjaśniać, że te 20 tysięcy nie może iść na konkurs wiedzy o podwórzu, tylko musi być osoba. Bo to jest mój punkt widzenia według mnie. Panie przewodniczący, powiem tak, myślę, że pan dobrze wiedział, że taka poprawka. Ale jak? Bo państwo. Członkowie pana zarządu, że tak powiem, zbierali podpisy pod tą poprawką i ją przygotowywali. Jest to obgadane. No nie czarujmy się. Przegłosujmy to, bo i tak to nie ma większego znaczenia, czy będziemy posiedzieć i dyskutować. Szkoda naszego zdrowia i nerwów. Ale pan powie, proszę państwa, nie ma znaczenia, co jest w tym, 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 co
Skończmy dyskusję. Znaczy, zgadzamy się. Ta dyskusja nie ma najwyższych. Nie wiem o zbieraniu podpisów. Nie podpisywałem się pod tym protokołem, w związku z tym proszę mnie z tą inicjatywą nie łączyć. Ale aczkolwiek część tych zadań uważam za słuszne. I będę je popierał. Ale panie przewodniczący, dawaliśmy kiedyś i ja też jestem za tym, żebyśmy dawali pieniądze na moc. Bo proszę Państwa, pan Bolek kiedyś optował tutaj za mocem mocno i były momenty, że dawaliśmy po 60 tysięcy na moc. Dzisiaj mamy 15 i z tym jak najbardziej, żeby dołożyć. Natomiast tak jak mówię, gdybyśmy rozmawiali o poprawkach poszczególnych zadań, większość tych zadań, które tam są objęte, głosuje obiema rękami. Natomiast forma, w jaki sposób jest to zrobione, jest dla mnie niedopuszczalna. Bo panie przewodniczący, to co pan powiedział i to co pan powiedział przed rozpoczęciem tej dyskusji, najdalej idąca poprawka ta, która zabiera najwięcej pieniędzy. Wchodzi panie przewodniczący poprawka zgłoszona przez grupę czterech radnych i wchodzi poprawka z Komisji Edukacji i zostaje nam 3000 zł na rezerwę. Ale muszę powiedzieć, że jest kolega mistrzem demagogii. Ja jestem jeszcze, oczywiście, dlatego, że równie dobrze kolegi poprawka mogła być tak daleko, że mogła być najdalej idąca i nie zostawić 30 tysięcy, tylko być dalej idąca i zostawić 1000. Panie przewodniczący, gdybym ja wiedział, gdyby pan powiedział, proszę państwa, proszę mieć świadomość tego, że najdalej idącą poprawką jest ta, która przeznaczy ten, to bym napisał poprawkę na 139 tysięcy. Mogę? Piszemy panie Jacku. Proszę, panu nie przyjmą. Proszę, panie, proszę. Ale nie wiem, no, ale skąd ja mogę wiedzieć, jakie państwo złożą poprawki? Panie Wierzchu, przychodziło i wszyscy wnosili uwagi i przechodziło się do następnego punktu. A tu nagle przed rozpatrywaniem całej przyjmuje się poprawki. Ale nic się jeszcze nie przyjęło, pani Barzyńska. Ale przyjął pan do rozpatrywania. Ale jak mogłem nie przyjąć do następnej poprawki? Ale nigdy tak nie było, żeby en bloc był. Ale proszę panią, nieraz są poprawki grupy radnej. Dobrze, ale proszę pana, ale się rozpatrywało poszczególne poprawki. Zależy, a nie teraz, że grupa radnych się zebrała do kupy. Panie przewodniczący, nie, panie się do kupy głos. Nigdy tak nie było. Daleko idący jest, znaczy nie. Nie pójdę oczywiście aż tak daleko, żeby sugerować, że ktokolwiek jakby miał coś wspólnego z tym, żeby to w tej formie specjalnie składać. Natomiast sam uważam osobiście, że tam jest rzeczywiście sporo poprawek, które powinny wejść i które powinny zostać przyjęte. Natomiast jest też mnóstwo poprawek, które wejść nie powinny. Dlatego proszę państwa, głosujmy na nie. Na nie. A panie Bolek. Każdy z nas, pan Bolek też, może wnieść dodatkowo poprawkę dotyczącą konkretnie tej dziedziny, która na której mu zależy i która jego zdaniem jest najważniejsza. Każdy z państwa może to zrobić. Jeżeli tam były 4 podpisy, 5 podpisów, to może być równie dobrze 4-5 wniosków oddzielnie. Proszę państwa, nie zmuszajcie nas do głosowania nad czymś, co jest niezgodne z naszym, nie wiem, moim sumieniem i moim poglądami. Nie chcę tego całego przegłosować na sama szkoda mi, nie skończyłem, a szkoda mi po prostu niektórych poprawki. Dziękuję. Sam pan powiedział, że 3-4 głosy. Niech pan posłucha jedno. Skoro pan wyprowadził taki wyród, to jak znam życie, jak żyli to tylko 4 razy, to popieram, to moja poprawka padnie. A jeżeli poda się jest więcej, to się okaże, że... Proszę państwa, jeszcze spokojnie jesteśmy w dyskusji i za chwilę kolega Jacek napisze poprawkę dalej idącą i będziemy głosować o pierwszą. I za chwilę może będzie, że dojdzie w drugim ustawie. Ale proszę państwa, ja byłem przed chwilą demagogię panie naszego. Spokojnie. Proszę państwa, zrobimy przerwę spokojnie, będzie można coś poprawić. Chciałem się odnieść jeszcze do jednej poprawki, której nie czytaliśmy. Do dwóch poprawek, które jeszcze nie czytaliśmy przed przerwą. Wpłynęła poprawka pana Jacka Bednarza. Punktu numer, to jest poprawka, ma numer 7 i w punkcie numer 11 dopisać mały Płaszczyk. Rozumiem, że to jest kwestia imprez tych, no,
imprez plenerowych, żeby dopisać małych płaszczów, to jest jedna rzecz. Druga poprawka to jest poprawka do druku numer 2 pana Wiesława Nowaka, że do utrzymania terenu zielonego znajdującego się pomiędzy Domem Kultury Litwy a rowem rekreacyjnym wzdłuż ulicy Litwy. Teren ten jest objęty utrzymaniem przez nim i znajduje się bezpośrednio przy ulicy Litwy. Kwota 5 tysięcy złotych, pomniejszyli o 5 tysięcy złotych ze zewnątrz. Ja tylko powiem, najwyższy, oczywiście możemy to zrobić priorytetowo, ale generalnie są do tego zadania powierzone. Ale inna sprawa jest taka, że w tym na przyszłym roku będzie robiony nowy cały zestawienie terenu do poszerzenia. Mam nadzieję, że ten teren zostanie wprowadzony do stałego utrzymania. Natomiast ja walczyłem już w tamtym roku o to. Udało się nam raz skosić. Raz, wspólnie zresztą, tylko przed dożynkami i nic poza tym. Od tej pory w tym roku mam kilkanaście telefonów od mieszkańców tego terenu. To jest naprawdę jeszcze kwoty, które będziemy zobaczyć na koszenie interwencyjne. No ale tak czy inaczej prosiło może. Nie, ale ja przynajmniej. Jak mówię, są inne zadania, będą powierzone w przyszłym roku, jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni. Oczywiście to też można stosować. No zasugerowało mnie na przykład tereny wokół barwów, które są w ten sposób wprowadzane. Do koszenia? Do utrzymania. W priorytetach? Zupełnie czegoś innego dotyczą, to zupełnie czegoś innego. Zagospodarowanie to jest kwestia infrastruktury, która się tam ma pojawić, a nie koszenie. Koszenie nie ma nigdzie priorytetek, ale to tylko, można, ale mówię, sugeruję, że to jest inne, zupełnie inne zadanie, ale oczywiście może pan to złożyć, żeby nie było, że formalnie ona spełniła. Proszę państwa, 10 minut przerwy, napiszcie państwo poprawki, przed uspokojmy. Zwiększyć o 30 tysięcy zadanie SP26. Punkt trzeci. Dopisać zadanie zakup węgla MOX 15 tysięcy, czyli wzrost jest o 5, tak? 15. Tam jest też 15? 30? Węgla nie było, to było zadanie. Zwiększyć zadanie o 20 tysięcy obchody stulecia, wpisać nowe zadania. A co z tym obszarem? 15 tysięcy na wyjazd. To jest nowe zadanie. Przepraszam, bo ja tak się zapytałem. Przeczytam jeszcze raz. Zwiększenie o 30 tysięcy zadanie w szkole 26, to jest wymiana okien. Dopisać zadanie zakup węgla MOX 15 tysięcy. Zwiększyć zadanie o 20 tysięcy obchody stulecia. Wpisać nowe zadanie. Zagospodarowanie zalewu Bagby w rejonie Grochowa 30 tysięcy. I zagospodarowanie terenu przy pośródku świętego Benedykta i Wodku 35 tysięcy. Zmniejszyć rezerwę o 130 tysięcy. To jest przeliczone, tak? No ale trzeba sprawdzić, bo musi być. To pani da się, jakby pani kalkulatora sprawdziła, jak pisze, jakby na dole na jaką dasz. Tutaj mamy. Czy jeszcze sprawie, ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie budżetu? Dobrze? No. Czyli 130 tysięcy. Czyli rezerwa została ile? 9,9. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa ma poprawkę? Pisze. Nie. Proszę państwa, teraz poprawki ze względu na dalej idące. Ta jest za 130 tysięcy.
0, 3. Ta poprawka jest na... Popełnić błąd, trzeba było zrobić za 139,5. Tak. I masz 3. Błąd. Jest. No najprostsze. Ale na jaką nauczkę nie będzie? To się najdalej idą. No nie będzie. Nie, nie, nie. To jest absurd. To jest zabawne. Cieszy się pan z tego? Nie. Siedem, proszę Państwa, momencik tylko tu. To jest ta, jest ta. Nie wiem, jak się liczyło. To napisać 106. Czyli proszę Państwa, po kolei mamy poprawki. W pierwszej kolejności będziemy poprawkę głosować numer 9 pana Jacka Wydosa, która jest na 130 tysięcy przed pierwszą złożoną przystałem. Druga poprawka jest na kwotę 106 tysięcy grupy zawsze. Potem jest poprawka Komisji Edukacji na 30 tysięcy. Potem jest poprawka pana Bednarza na 30 tysięcy na zalew Bagry. Przepraszam, czy mamy dość słowo? Co to znaczy zagospodarowanie terenu ziemi Bagry? Na czym to zagospodarowanie ma? Panie Basiu, mamy sytuację teraz taką, że teren, który jest od ulicy Bagrowej, Bagrowek, Koszynkeniu, przyjściemy uporządkowaliśmy bodajże jeszcze w tamtej kadencji. Z ich ludzi o tego utrzymanie płacimy to chyba dalej niższe pieniędzy. Jest całkowicie rozjechany samochód. Znaczy po prostu zjeździli ten teren doszczętnie, zjeżdżono na wiosnę i w tej chwili cały czas mieszkają, wjeżdżają tam samochody. To jest to, co mówiłem, że żadne kamery nic nie daje, że nie ma oznakowania. Każdy może sobie wybrać, który dosłownie chce. Więc jest kwestia uporządkowania i oznakowania odpowiednio tego terenu, zlikwidowania dzikich wyjazdów i zrobienia alejek wzdłuż zalewu od ulicy Grochowej, gdzie jest stara droga, żeby można było po prostu przejść w stronę kładki pieszo-rowerowej. Generalnie, znaczy ja bardzo chętnie zapraszam Państwa, żebyśmy się tam udali i zobaczyli w ogóle, jak to w tej chwili wygląda. Mamy okres wakacyjny. No mówię, dajemy 7,5 tysiąca, dajemy na monitoring dla jednego stowarzyszenia. Wydaje mi się, że warto by dać, zresztą Państwo też mówiliście, że warto dać na zalew Bagry. Zdaję sobie sprawę, że należałoby myśleć kompleksowo. Mamy koncepcję zarówno na tą część wschodnią, jak i część przy Górce, przy Kozie, jak i sprawy Łanowej. Nie mamy na to środków, podejrzewam, że nie tylko będziemy mieć środki, żeby realizować to w szerokim zakresie, takim jakim wskazuje to przygotowana bodajże 4-6 lat temu koncepcja. Dziękuję. Proszę Państwa, następnie będziemy głosować poprawkę pani Anny Siwek, też dotyczącą Bagry, tylko w innym rejonie, to jest przy ulicy Kaczej, Górka Saneczkowa, znaczy rekreacyjno-wypoczynkowe. Tak, bo tutaj mamy już ten teren, który mamy zagospodarowany. Mały projekt, tutaj jeden projekt, mały projekt jest zagospodarowany w Plac Zabaw. Ja poszłam w tym rejonie tutaj, gdzie przebywa bardzo dużo osób, którzy proszą o cokolwiek, żeby tam zrobić, w szczególności, ponieważ jak się bardzo wylewają czy podnoszą, tworzy się tu zlewisko, które jeżeli byśmy stworzyli jakiekolwiek areny, by swobodnie mogli sobie dojść od Kaczej, spacerować. Rozmawiałam też z osobami, które no też no są za tym i mówią, że jest to najłatwiejszy rejon, gdzie mogłabym zwykłym projektem zagospodarowania to wszystko zrobić na zasadzie zgłoszenia do architektury. Nie mówię o jakiejś wielkiej inwestycji na kilkaset tysięcy czy ileś, tylko żeby to po prostu uporządkować to, co jest. Tym bardziej, że ci ludzie
wszyscy tutaj sami sobie już na jakąś tam odległość od ulicy Kaczej zagospodarowali, obsadzili drzewka, żeby coś mieć, żeby przed domem wszyscy, którzy mieszkają tu, jakiś wygląd mieć. Proszę tylko, chodzą. Czyli żeby... mieszkańcom robić nalejki, tak? Ludziom, którzy są na Bagram, nie mieszkańcom, bo tu jest zrobiona ulica i jest. Ja nie mówię, bo mieszkaniec żaden narodą tu nie mieszka. A korzystają ci, którzy idą tutaj wzdłuż, chodzą po płocie. Bo jest wilgoć. Idą do Omeli relaksować. Proszę Państwa, mamy następnie jest poprawka za 5000 zł pana Wiesława Nowaka. Nie proszę pana, jeśli nie pana na temat koszenia przy ulicy. Nie powinien cię, ale proszę Państwa, myślę, że tutaj. Następnie, proszę Państwa, 3000 zł jest wniosek, poprawka pana Adama na organizację charytatywnego turnieju piłki nożnej na Orliku. Następnie jest uszczegółowienie zadań, to jest poprawka Komisji Edukacji i uszczegółowienie, poprawka pana Jacka Bednarza, uszczegółowienie, żeby dopisać do Orliku bez małych płaszczyzn, jeżeli chodzi o czy ktoś jeszcze pisze z Państwa poprawki? Nie. Zamykam, proszę Państwa, jest przyjmowanie poprawek. Panie Tomaszu, bierze Pan udział? Zapraszam. W związku z tym, tak jak Państwu mówiłem, przystępujemy do głosowania. Tak jest. Jeżeli ta poprawka przejdzie, proszę Państwa, to rezerwa zostanie 9500, to jest 139500, jak ta poprawka jest na 130 tysięcy złotych, zostanie 9500 w rezerwie i będziemy wtedy, proszę Państwa, te wszystkie poprawki na 106.30 to już nie będą, zresztą częściej poprawy się konsumuje jedną poprawką i będzie można potem poprawki pana Wieśka, pana Adama Brony będzie głosować, bo jest na to finansowanie. Proszę Państwa, proszę. Przystępujemy, proszę Państwa. Czy mam czytać jeszcze raz poprawkę, czy wszyscy wiedzą? Wiedzą wszyscy. Teraz poczytajmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki nr 9 pana Jacka Bednarza do projektu uchwały na kwotę 160 tysięcy złotych? Kto jest za? Jakim przeciw? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wynik. 6 za, 10 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada nie przyjęła tej poprawki. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Drugiej poprawki, poprawka grupy radnych, jest na kwotę 106 tysięcy złotych. Czy muszę odczytać tę poprawkę, czy chyba dokładnie znamy? Numer poprawki 5. Radny numer poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki według druku numer 5? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynik. 10 za, 6 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę według druku nr 5. Proszę Państwa, poprawka według druku nr... czytanie zostało... Nie, pytanie się podsumowała. Pani oddaje. To jest poprawka Komisji Edukacji. Tam została nam kwota ile? Zapiszmy sobie 33,5. Poprawka jest na 30 tysięcy, możemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Komisji Edukacji? To jest poprawka, żeby 30 tysięcy złotych dołożyć do zadania Szkoła Podstawowa nr 26. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki wynik? 5 za, 10 przeciw, 1 szybciutka. Stwierdzam, że Rada nie przyjęła tej poprawki. Mogę numer poprawki? Poprawka numer 2. Będę czytał, przepraszam. Projekt uchwały według druku numer 3. Ja przepraszam, poprawka numer 3, nie druk numer 3. To jest poprawka pana Jacka Bednarza. Zagospodarowanie terenu Bagry od strony ulicy Bagrowej. Poprawka jest na 30 tysięcy złotych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? 11. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma. 6 za, 11 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odrzuciła tę poprawkę. Poprawka numer 4. Pani Anny Siwek, zagospodarowanie terenu Zielonego Bagry, rejon ulicy Kaczej, za Górką Saneczkową, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 30 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jest. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna. 13 za, 1 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Ile nam zostało tysięcy? 3,5. Proszę Państwa, poprawka nie może być głosowana pana Wiesława Nowaka, dlatego że pan Wiesław został na 5 tysięcy złotych, a nie mamy już takiego źródła finansowania. Nie dążę mi pół? Jesteśmy już... Nie może pan odwiedzić. To już... Poprawka pana Adama Brony, turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na obiektu ulica Liska. 3 tysiące złotych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw tej poprawki? Ale proszę nie rozgrywać. Proszę nie rozgrywać. Kto jest przeciw tej poprawce? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wynik 8 za, 7 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada przyjęła tę poprawkę. 500 zł zostało, tak? Teraz jest, proszę Państwa, poprawka uszczegóławiająca Komisji Edukacji. To jest uszczegółowienie zadań, nie nosi za sobą konsekwencji finansowych. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? 17 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka numer 1. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę poprawkę. I poprawka pana Jacka Bednarza też nie niesie za sobą konsekwencji finansowych. To jest poprawka numer 7, żeby dopisać nowy imprez plenerowy, dopisać mały koszt. Kto jest za tą poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik 13 za, 2 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy już wszystkie poprawki. W związku z tym głosujemy projekt uchwały według druku numer 2 wraz z przyjętym poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 2 wraz z przyjętym poprawkami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 osoby, przepraszam. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 12 za, 3 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę wraz z poprawkami do druku numer 2. Proszę.
mam taką prośbę, chciałbym było właśnie sprawić w tej dyskusji naszych priorytetów, ale zanim to możliwe, to myślę, że to działanie, aby jeżeli chodzi o podanie gazetki, wystąpić łącznie tą kwotę 10 tysięcy i 6 tysięcy na redakcję z zapytaniem ofertowym do drukarni, która by miała ewentualnie to robić, żeby zespolić to działanie jako druk gazetki łącznie z redakcją. Znaczy ja powiem tak, my w tej sprawie nie, to realizujemy na zmianę. Proszę. No, zespół redakcyjny się wypowie właśnie, już poruszaliśmy ten temat, czy będzie potrzebna po prostu redakcja na przyszły rok, także zanim będzie ogłoszony przetarg, na pewno będzie można do zmiany. Natomiast wydaje mi się, że no bardziej jest pomyślana doma odnośnie Polpoca tutaj po prostu poruszenia, bo to jest bardzo cenne. I dlatego ewentualne rozdzielenie tego będzie po prostu przedstawić Radzie zespół redakcyjny, jak się zastanowimy. Panie Przewodniczący, ja jeszcze raz jakby powtórzę to, co powiedziałem. Na razie mamy zapis. Wydanie gazetki Głos Podróża 10 tysięcy, redakcja gazetki Głos Podróża 6 tysięcy. Nie słyszałem ani grupa radnych, ani Komisja Promocji Dziedzictwa, ani inny podmiot nie zgłaszał tutaj żadnej poprawki do tego, więc rozumiem, że obowiązuje nas to, co przyjęliśmy. Tak jest. Będzie pan przewodniczący wypełniał wniosek zadaniowy do Urzędu Miasta. Jest tutaj wypisane DR Urząd Miasta Krakowa, czyli do jednej jednostki. Myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby w momencie, kiedy będzie wypełniony wniosek, po wcześniejszej konsultacji oczywiście telefonicznej, zapytać i ewentualnie zwrócić się o to, aby zapytanie ofertowe do przetargu na wydanie gazetki było łączne, czyli jeden podmiot robi zarówno wydanie gazetki, jak i redakcję. Żebyśmy nie stali, zostali znowu na kolanie w czerwcu, znaczy w marcu przyszłego roku postawieni przed faktem dokonanym, że musimy podpisać umowę z tą kompanią, ponieważ zapłaci, ona już wniosła, że tak powiem, wkład swojej pracy w pierwsze wydanie. Notabene, jeżeli płacimy za tą redakcję, to wydaje mi się, że należałoby uszanować panią, która robi tą redakcję, której płacimy za to, żeby w stopce gazetki również było. To chyba, no, nie znam się na tym, ale pan nam tutaj jest wydawcą, rozumiem, że jeżeli ktoś bierze pieniądze za redakcję, to nie będzie umieszczony w stopce redakcji. Więc też proszę zwrócić na to uwagę. Tyle z mojej strony. Oczywiście mogę to zwrócić się również na piśmie, jest to wniosek po prostu z mojej strony. Wypełniamy we wrześniu, to wiemy, jak to zrobimy z normalnym dyspozycją. Tutaj pan Młynarz złożył ofertę swojego czasu, że on będzie współpracował z zespołem za darmo robił, dlatego my nie wiemy jeszcze, czy będzie w ogóle konieczne poświęcać środki na redakcję. Ale pani Marzeno, ja wypowiem, ale czy ja mam prawo, ja naprawdę nie odpowiadam, nie biorę pod uwagę to, co pan Jacek deklaruje, czy ktokolwiek już tam jest. Jest napisane, podjęliśmy uchwałę, przeznaczyliśmy 16 tysięcy na wydanie gazetki i na redakcję. Chodzi mi o to, żeby poszło zapytanie ofertowe, poszło łącznie po prostu do firmy, która będzie wydawała. Wydaje mi się, że takie usługi dla firmy w ogóle wyrobić na zero. Wrócimy do tego, tak jak mówię, ale to jest słuszna uwaga pana Jacka, żeby po prostu to przygotować. Wrócimy do tego. Dziękuję. Co jeszcze?